W poprzednim odcinku udało nam się zamknąć kosmitę pod młynem. W dzisiejszym odcinku za pieniądze, które oczywiście mam, bo jestem najbogatszą osobą na serwerze, kupiłem sklep. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Milki. A dzień dobry, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja już wam powiedziałem... Co? Co ty mówisz? Siemano, witajcie no. Siemano, witajcie. Dobra, Emilka, mam dla ciebie niespodziankę. Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że... Nie, nie jest to niespodzianka! Weź, przestań. Przestań, uspokój się. No, to jest przycisk w ogóle, jakbyś się klikła w niego niechcący obok... Jezu, co tu by się działo? Nie, no nie rób tego, co ty zwariowałaś? Nie rób, to ja TNT to cię muszę konfiskować. Ty w ogóle... Tu powinien być taki... Tu powinnaś mieć tutaj serwerowy, sądowy zakaz wykorzystania z TNT, bo ty jesteś jakiś... Nie, no, odłóż to. Oddaj mi to. Miałeś jeszcze jedno w ręce, widziałem. Oddaj. No dobra, teraz, ale i tak masz pewnie jeszcze jakieś, bo to tak... No wiedziałem, oddaj mi to. Oddaj to TNT. Ty nie możesz posiadać takich. Dobra, słuchajcie, łapka w górę i Emilia oddaje mi TNT, żeby nie wysadziła wiochy. Nie. Co? Nie, jedna łapka w górę. Ile? 5000 łapek w górę. Aha, jedna osoba 5000 łapek w górę. Dobra, to jedna osoba 5000 łapek w górę, czyli łącznie tu będziemy mieli z jakieś 200000 łapek w górę. Dziękuję wam bardzo oczywiście z góry za to. Dobra, no nie no, weź, bo sobie oplułem mikrofon. Dobra, no dobra, to już oddałaś wszystkie tokie. Dobra, słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Nie wiem, jak na to zareagujesz, ale widzisz, powstał tutaj taki dom obok, nie? Mhm. I tak się składa, że kupiłem go. Ciekawe, kto go budował. No, ja powiem ci, dobry budowniczy go budował, ale kupiłem go. Ale słuchaj mnie, jak do ciebie teraz mówię. Patrz, bo tu młyn mam, ten młyn to akurat ja własnymi rękami budowałem dniem i nocą. Tutaj nie wiem, kto to wybudował, ale taki, no, do młynu to w ogóle nie ma w ogóle podjazdu, ale ogólnie jest spoko. Taki trochę zarośnięty, ale to wszystko ogarniemy, nie? W każdym razie... chodź, bo muszę ci pokazać, co jest w środku, bo ja go kupiłem ogólnie, kupiłem go, bo ja jestem bogaty. I tu, i w ogóle patrz, bo tutaj to już ci może zdradzić, poczekaj, może zgadnij, patrz, widzisz tutaj ten taki coś? No. Jak myślisz, co tutaj będzie? Misie, czy to jest wypachana ten, wypachane zwierzęta? Nie, no bez przesady, nie, tutaj nie jesteśmy tacy brutalni, to po prostu będzie sklep. O, to już ci wygadałem w sumie. Sklep? No sklep. Sklep z wypychanymi zwierzętami? Nie, co ty, będzie sklep z zabawkami. No to bardzo fajnie chyba, nie? Że sklep z zabawkami. Chodź, bo tu patrz, co mamy w środku. Patrz, ja ogólnie... Ja zrobiłem... Co? O, co? A dobra, okej, dobra. Słuchaj, ten plecak jest wypełniony zabawkami. O, nawet tutaj niektóre widzę, że kupiłem podwójnie. Plecak pełen zabawek, no tak prawie pełen koszul, bo w sumie dużo na nie wydałem. Ale w każdym razie, to jest nasze pierwsze zaopatrzenie. Słuchaj mnie, jak do ciebie mówię. Ale możesz przestać, możesz mnie przestać tutaj, prawda, przeszkadzać mi? Możesz? Dobra, słuchaj mnie, ja ci rzucam po kolei zabawki i ty mówisz, czy fajna, czy nie fajna i stawiasz ją tutaj, prawda, na ten. To nie ma znaczenia, czy powiesz, że jest niefajna, ale w każdym razie chcę zobaczyć, żebyś wiedziała, jakie są ogólnie te butelki, więc... Znaczy, butelki, boże. Zabawki. Dobra, patrz. Rzucam ci pierwszą. Powiedz, co o niej sądzisz. Dobra. Znaczy ogólnie dobra. Wiesz, to nie rozkleję się nad nimi, nie? Bo nie mamy tyle czasu, żebyś później sobie na nie patrzyła. A blondyn w ogóle, co to jest? Co on trzeba teraz? Dobra, nie wiem, ale stawiaj go od razu. Dobra, ja ci rzucam rzucę ci ich więcej od razu. Dobra, patrz, te i stawiaj je po kolei i mów, opisuj. O nie, stawiłeś sobie źle, źle postawiłaś. Co ty robisz? No ja, głupia zabawka. Ale ty nie umiesz postawić po prostu zabawki na stole. Nie rozumiem, że ona jest po prostu. No mi się ta krowa na przykład podoba strasznie. Ja w ogóle mam taką krowę w domu. Tu nawet tak. Ej, jest daleko mnie. Co? Czemu mnie wyzywasz? Co? Nie powiedziałem, że ty. O, z lunetą jest fajny. Ja ich tak za bardzo nie przeglądałem. Jednoroże też jest kozak, no. Ej, ten z laptopem w ogóle. O, on ma. O, zabrałem zabawkę niechcący. Tu, no dawaj następną. Co to jest? To jest takie. Co on to ma w ręce? To jest deskorolka, czy...? To nie, jest... co to jest? Nie. Nie, no co to jest? To jest? Nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu, co to jest, bo ja nie mam pojęcia. Dobra, dawaj. Ło, ej, ten jest fajny, takiego to sam bym chciał mieć. Naprawdę. Ja mam. Kozaczek. Ty masz, okej, rozumiem. Nie, tego tam nie było, tego nie kupowałem. Tego nie kupowałem, to proszę o ten. Nie, mówiłaś, że nie masz już TNT. Proszę tu odłożyć wszystkie zabawki. Już wszystkie odłożyłaś? Tak.
Tak, już nie mam nic więcej. No to wiesz? Dawaj, rzucam ci następne, to proszę cię bardzo. Ile ty masz zabawek? No kupiłem, ja mówię ci, tworzone zakupy zrobiłem. Tu trzeba, dobry, każdy jest. Stół na dole trzeba w te. Kupiłem tyle zabawek, ile jest stołu, więc powinno być idealnie, więc no wydaje mi się, że... Ja jeszcze mam w plecaku, więc dawaj. No tu. A mi, tu jest ogólnie skarbonka, świnka skarbonka, to jest ta kozak. Ej, ta owca to jest kozak totalny. Co ona trzyma? Ten no, nie, w ogóle Norwegia, ale ja wolę Finlandię, słuchaj, wiesz? Nie wiem. O, faktycznie. A, bo to nie jest, a nie wiem, to nie, jest, nie wiem, co to jest za kraj. Nie wiem. To jest Norwegia, no, no, załóżmy, załóżmy. Dajmy to. O, ten z comment blokiem też jest. Jo, R2D2! R2D2! Nie wiem, kto oglądał Star Warsy, łapka w górę. Ja dobra. Nie oglądałam. Już, już wszystkie wykorzystałaś? Wszystkie, wolno. No to rzucam ci następne. To już wszystko, co mam. Ja cię skręcam i wykręcam. Ja cię skręcam. O, i zostało. O, widzisz, a to jest specjalnie dla nas. Tylko, że tu jestem ja za 50 lat, a ty się nie zestarzałaś. Tylko przefarbować włosy. Chodź jeszcze tutaj na górę, bo tu są jeszcze stoły. Aha. No i tu jeszcze poustawię kilka. Dobra, się wieszę. Ta żaba to ogólnie zamówię. No, nie możesz tak robić. Nie możesz wysadzić nam tego sklepu, on jest bardzo cenny dla nas. Dawaj. No ty nie umiesz, no nie, no ty Emilka nie potrafisz stawiać tych maskotek, no. O nie, zabrałem, patrz, już stawiam. No i tu jeszcze jedna. No, no i już wszystkie, nie? No i co, jak ocenisz ten, prawda, drop? O nie, ja spadł. Ocenię taki, ten drop? No. Czekaj, to muszę jeszcze raz zobaczyć. Tutaj mamy Rockmana, prawda, mamy no Davy Żabka jest taki słodki, patrz, no popatrz. No to jest właśnie ja ze względu na Davika zrobiłem, tylko patrz, mu tak usta się pojawiają i znikają. Bo on mówi, to jest żaba, która ogólnie mówi, tylko musi być koło strumyka i wtedy najlepiej ją słuchać. Ona wtedy mówi, daj słowa, mówi wtedy. Słuchaj, to masz to. No, bo ja tego nie kumam. Ona nie kuma. Dobra, też, tutaj no. mamy ten. Z globusem jakiś. Ej, jak, on w ogóle wygląda jak gast, nie? Głowę ma jak gast. No. Ale kozak. Ale ten jest fajny, patrz, ten jest taki lotnik, kurde, taki. A, ten. No, pilot. Taki, ale z trunkiem w ręce, Z papugą w ręce! Co ty gadasz? Ten w ogóle ma medalion jakiś. Ta co robi? Ta ma depresję. To jest dobra. Dziewczynka z zapałkami chyba. Dobra. Ogólnie sklep, a patrz, tu jest w ogóle za ladą, jak to oceniasz? W sensie inaczej, poczekaj, nie, tu się wchodzi, tu są specjalne drzwi, tu z kulturką i tu sobie, Nikoga? Prawda, siadamy jako pracownicy i sprzedajemy, o, prawda, kozak. Nie? Super, nie? Powiem ci, że jedna, no, to jest za ciemno, sobie. Nie no tu, tak, bo ja, no właśnie jeszcze nie. Uznałem, że jak ludzie będą tu przychodzić, to będą przychodzić za dnia, więc tu będzie jasno i tak, nie? A już jest tak troszkę ciemno, więc troszkę wieczór. Ale dobra, chodź. Idziemy po Davika, bo ja uważam, że on powinien zobaczyć tą żabkę i on powinien zareagować na to jakoś. On tu gdzieś powinien być u siebie na chacie. Halo? Halo. Ty, nie ma go. Gdzie jest Davik? Halo, Davik! Halo, Davik! Ty, nie ma go nigdzie. Co jest grane? Znikł. Znikł. A tu jest! Ślepa było! Przepraszam, nie widziałem cię po prostu. Ale jak ci wołałem, dlaczego się nie odzywasz? No bo. No, miałem sławki na. A, rozumiem, dobra. Chodź, stary, bo musimy ci coś pokazać, bo no, to jest mega całkiem, kozak sprawa. Chodź. Bo kupiłem budynek, nie wiem, czy widzisz tutaj ten budynek nowy. Skąd ty wiedziałeś, gdzie masz biec, co? Ta chała w ogóle, no bo no, ja ale już patrz. Widziałem już wcześniej tą chałę, kto to no, w ogóle budował, bo to jest tak brzydkie. No, ja nie mogę. To kupiłem to po prostu, bo było najtańszym budynkiem w tej wiosce, wiesz? No, nie dziwię się, w ogóle dlatego. Się nie dziwię, bo to jest taka chała totalna. Że naprawdę ten budynek jest do wyrzucenia po prostu. No, ale czemu tak wchodzisz jak do siebie? Ogólnie to tak, drzwi tu są też do wymiany, bo to jak do stodoły, a to jest sklep z zabawkami, stary. Widzisz, jakie zabawki tu są? Jakie zabaweczki. No nie? Zrobiste. Jaka świnia fajna. Ale fajna no. Świnia. Co jest? Ale tu jest coś innego, co ci się powinno spodobać. Tu jest creeper ogólnie, ale creeper to tak średnio. Pokaż? Tu, ten. Creeper? Ale on jest ogólnie nie, popularny, jest już alien, wiele... Nie, a nie creeper? Czekaj, no patrz, jak go rozwalam, patrz, rozwaliłem go. Pisze nawet, że Stuffed Creeper. Zobacz se. No, to jest Creeper. A faktycznie jest Creeper. On nie umiesz, ty też nie umiesz stawiać, kurczę, tych. No, dobra. Kurczę, czekaj, ja też nie umiem. O, teraz mi się udało. O, jaki tutaj z lunetum fajny ziomuś. No, ten jest kozak, też mi się podoba, taki... Ej, tutaj wy jesteście. No tak, tylko ja jestem, ja 50 lat później, a Emilia się nie zestarzała. Ten profesor. To jest cel profesor. Dokładnie. O nie. No, a tu z laptopem jakiś ziomek siedzi. Chodź jeszcze w ogóle na górę. Na górze to jest w ogóle najfajniejsze, a, bo tam dla ciebie będzie. Patrz. Już to tu jest? No, to jest. Rafałek! No, Rafałek tutaj, tylko. Znaczy Rafałek. To jest inna wersja Rafałka, bo to jest. To jest Marek. Akurat. Marek? No bo Rafał dalej tam. A nie, Rafał to nie wie gdzie jest, bo ten strumyk to w sumie znikł. No ale ogólnie mega no, fajne, nie? Tu patrz, ta z papugą jest w ogóle, to jest kozak też. Ej, to też jest fajne, no. Wiesz co, ja ogólnie... Jaki ten jest super i ten mi się najbardziej podoba. Z tym medalionem. Ta? Świetnie to wygląda, no.
Dobra, no to w sumie, David, wiesz co? Mam dobry humor. Możesz sobie zabrać go. No, możesz sobie go zabrać. Yeah, no nie. To jest dla ciebie prezent od firmy. I ogólnie chciałbym jeszcze jednej osobie sprezentować takie, wiesz, coś? Bo jest tutaj jeden dzieciak na tym serwerze. Syn Paliona, nie wiem, no wiesz, wiadomo o kogo chodzi. I myślałem, żeby zrobić mu po prostu niespodziankę, twój bratanek. A nie twój syn. Nieważne. Nie, jesteś... nie wchodźmy w tą konwersację, bo ona i tak nie ma sensu. Nie wchodźmy w szczegóły. Ogólnie to chciałem mu sprezentować, bo to jest w końcu syn, to jest sklep z zabawkami, on powinien się ucieszyć, że tutaj, prawda, jakąś zabaweczkę dostanie. Więc ja proponuję, żebyśmy się po prostu po niego udali, zabrali go tutaj i on sobie wybierze jakąś... Ja powiem mu, że może sobie wybrać, jaką chce zabawkę ze sklepu. Co ty na to? Dobra. I chodźcie, bo ja mam zarąbiste buty, to jest technologia z kosmitów. Gdzie jest twoja żona? Ja idę. O, okay. Ja jestem teraz tutaj ten, ja muszę... Patrz, jaka technologia. Biznesy, tak? No. No tak, bo ona ogólnie, ona jest menadżerem sklepu, nie? Co ty zrobiłeś? A dobra, bo ty się w sumie butami, no tak. No flakiem, dobra, to chodź, lecimy po syna. Gdzie on tu będzie? On tu gdzieś powinien być, nie? O, jest, dobra, na domku stoi. Halo, syn Paliona. Halo. O, jest synek, dobra, słuchaj mnie. Mam dla ciebie niespodziankę, Co on do mnie powiedział? Gofer, nie, dlaczego gofer? Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę, nie wyzywaj mnie teraz na moim odcinku, prawda? Jest buła. Ale słuchaj, dlaczego ty w ogóle nie śpisz? Jest środek nocy, księżyc jest ten. Jest pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Jeszcze nie idziemy spać. Dobra, słuchaj synek, bo ja mam dla ciebie niespodziankę, chodź za mną, bo musisz pójść do Palionowa, bo tam jest specjalna niespodzianka dla ciebie, wiesz? Jak to? A to no, będzie coś fajnego? No, a niespodzianka, nie. A niespodzianki, czy kiedykolwiek niespodzianki nie były fajne? Twoje nie są fajne. No nie, no dlaczego wy mi to robicie, dlaczego wy tak mówicie? Patrz, tu już przygotowałem specjalny most lodowy. No dokładnie, taki zarąbisty, chodź na drugą stronę. No, chodź, bo ogólnie powiem ci tak, otworzyliśmy tutaj nowy sklep, w którym myślę, że będziesz stałym gościem, tak mi się wydaje. Sklepik, dokładnie. Sklep z zabawkami, tu widzisz? No, sklep z zabawkami, ja wiedziałem, że ci się spodoba. I patrz, i ogólnie moja niespodzianka dla ciebie jest taka, że... Czemu wy tu się bijecie? Co to jest za bójka w biały dzień? Słuchaj, możesz sobie wybrać losową zabawkę, którą chcesz. W sensie, którą chcesz, to ty sobie wybierasz i dostajesz ją w prezencie ode mnie, dobra? No naprawdę. To jest taki gratis od firmy. Gratis od firmy, ale każde następne będą już kosztować. Emilka, ja to widziałem. Nie wiem, słuchajcie, to ja ci wam powiem, nie potrafię zdecydować, wszystkie są śliczne. Kasa numer dwa wolna, zapraszam. Ale Hira, jaką zabawkę mam wybrać? Ja cię kręcę. Ale patrz, poczekaj, bo tutaj na górze jeszcze są, chodź. Chodź tu na górę jeszcze. No. Czekaj, idę. Patrz, tu masz jeszcze jakieś. Ja ogólnie tu mi się podoba ta z papugą, ale czekaj, ja dla ciebie myślałem o jakiejś innej, czekaj, która by ci się mogła spodobać. Krówka, świnka by ci się mogła spodobać, jakiś kurczak. Tu jest świnka skarbonka, też fajna. A tu jest smog w ogóle, to też jest kozak. O, i R2D2 też by ci się mógł spodować, no. Tak, jesteś pewien? Jesteś pewien, że smog? Tak. No dobra, no to... No, a tu jest jeszcze jednorożec, a co o jednorożcu myślisz? Pokaż! Ja jednorożca też muszę wziąć, sorry! Nie, ale to... Jedna rzecz! Co, jedna? Jedna, tylko jedno możesz! Bo to by nie miało sensu, jakbyś cały sklep zabrał, nie? Serio? No niestety. Czekaj, to ja się muszę namyśleć tutaj, dobra, to odłóż tego ziomeczka, a ja się muszę namyśleć tutaj. No. Ale nie, teraz sobie możesz wybrać jedną w prezencie, a jak będziesz chciał kupić później jakąś, to później już będziemy się targować, to już kiedy indziej. Nie chcę teraz kupić. Ale jeszcze nie mamy cenników, wiesz? Jeszcze nie wiemy, ile będą kosztować. Więc póki co możesz sobie za darmo zabrać, że póki ja nie wiem, ile stracę, wiesz? Wiesz co? To mi się nie podoba za bardzo, wiesz? Ale dlaczego ci się nie podoba? Przecież, słuchaj, ale ty dostajesz za darmo teraz. Nie, no nie wszystkie, nie wszystkie, nie możesz wszystkich zabrać. Słuchaj, za te 5 szmaragdów to ci mogę dać jednego w gratisie i dwa jeszcze, trzy możesz łącznie zabrać za te 5 szmaragdów. Wiesz co, tak być nie może, oficjalnie, czekajcie, muszę się przebrać, nie chodźcie tutaj, uwaga. Ty się przebierasz na zewnątrz? Nie, ty jakąś zabrałeś maskotkę. Ty zabrał.
Łe, co? Co ty robisz? Co jest grane? Napad... Nie, napad na sklep z... A, no. No nie, no to już zostałeś pokonany w tym momencie. Dobra, ale słuchaj. Słuchaj ty mnie. Tu masz te swoje pieniądze. Słuchaj, no nie możesz niestety tak zrobić. Albo ja ci chciałem w prezencie dać... Ja ci chciałem w prezencie dać jedną maskotkę, a ty teraz mi takie rzeczy robisz tu ze sklepem. Jak ty się z tym czujesz, co? To jest chamstwo. To jest chamstwo. Młody, bo już nigdy nie będzie papierosów. Czekaj, nie. Ja mam właśnie taką propozycję, ale to na końcu sklepu, to z tyłu sklepu musimy zrobić. Chodź tutaj za mną, ja mam tego gofru, to ściku cię jakiś tam fajny kolego. No. I teraz tak, ja wiem, że ta oferta była taka, no dosyć, no nieprzyjazna dla ciebie. Te 5 smaragdów to może za mało, ale ja tutaj mam taki czarny biznes, o którym wujek nie może wiedzieć. No, no dobra, dawaj, no mów. Ja ci dam plecak, o, i ty za ten plecak mi dasz te wszystkie zabawki, co? Zobacz. Co? Wszystkie zabawki ze sklepu? Co się dzieje? Wujek, tutaj nic nie jest podejrzanego, spokojnie. My tutaj żadnych transakcji. Ale, no nie, wiesz co, słuchaj, ja jednak zrezygnuję z tego, bo ja się nie chcę bawić w takie nielegalne rzeczy, wiesz? Mówię ci, jedną zabawkę możesz sobie wziąć w gratisie, co ci daje od firmy, a później to będziemy rozmawiać kiedy indziej, dobra? Bo ja jeszcze, sklep jest jeszcze zamknięty, tylko jedną zabawkę, słuchaj, no zaufaj mi, jedną zabawkę tylko. Więc chodź, wybierz sobie tą jedną zabawkę, którą chcesz w gratisie dostać i... Tutaj biorę tego ziomeczka. Tego smoczka bierzesz, dobra, no dobra, no to bierz, jest twój w takim razie, no to... Tak. To do zobaczenia kiedyś tam, ja mam nadzieję, że go usadzisz w jakimś bardzo fajnym miejscu tam w tych Synowicach, nie? Żeby tego szanować tutaj. No, to bardzo dobrze. Nie, to nie ma takiej możliwości. Słuchaj, na razie wracaj do Synowic i kiedy indziej jeszcze się spotkamy. Nie, schowaj... O, budynek w tej chwili tutaj, oddawać mi mój budynek tutaj. Ten budynek jest mój, przenieś go na Synowice. Dobra, pokonaliśmy młodego. No młody, bo cię trzeba wyjaśnić. Młody, nie możesz tak robić. Dobra. To w takim razie dobiliśmy targu, syn. Możesz wracać już na Synowice. Zostaw go tutaj. Wracaj na Synowice, kiedy indziej porozmawiamy o biznesach. No, wypiszę tą truciznę. Już sekundeczkę, muszę jeszcze zrobić jedną rzecz, dobra, już wracam. Emilka, ja to ciągle widzę, ty przez cały odcinek TNT stawiasz, już 17 TNT uzbierałem przez ciebie. Dobra, co wy robicie? Chodźcie tu. Dobra, udało się, otworzyliśmy sklep z zabawkami, daliśmy dwie zabawki w prezencie. Nie no, co tu znowu TNT robi? No Emilka, to wszędzie to TNT stawiasz, ja się boję o ten sklep już. Ja się boję, że ten sklep nie przetrwa za długo. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa!